4 listopada medycy dowiedzieli się o zmianie zasad naliczania dodatków covidowych. W ocenie Ministerstwa, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów szpitali nowe zasady są o wiele czytelniejsze dla zarządzających placówkami leczącymi chorych na SARS-CoV-2. Jak podkreśla fundusz, to dyrektorzy decydują, którzy z medyków i w jakiej wysokości otrzymywać będą dodatkową gratyfikację. Zmiany dotyczyć będą również personelu w suwalskim szpitalu. Są zasady określone od 1 listopada. Tam komu przybraże będzie naliczany proporcjonalnie do czasu pracy z pacjentami covidowymi. I tam muszą być spełnione trzy warunki, żeby uzyskać taki dodatek. Od 1 listopada bieżącego roku dodatek covidowy przysługuje osobie, która wykonuje zawód medyczny. Uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz pracuje na oddziałach, w których placówka zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, czyli w szpitalu z tak zwanego drugiego poziomu zabezpieczenia covidowego. Te trzy warunki muszą być spełnione łącznie. Zasady naliczania dodatku wreszcie rozwiewają liczne wątpliwości zarządzających placówkami, ale są w ich ocenie sprawiedliwsze. Było tak, że część kadry pracowała non-stop na oddziałach covidowych, otrzymywała to ten wzrost wynagrodzenia z tytułu tych dodatków covidowych. Natomiast część, była taka grupa lekarzy, która wchodziła na konsultację na godzinę czasu do pacjenta covidowego i miała taki sam dodatek jak ten pracujący przez cały miesiąc. No to uważam, że to było nieuczciwe w stosunku do tej kadry, która pracowała. Według nowych reguł dodatek covidowy przysługiwał będzie medykowi nadal w wysokości 100% wynagrodzenia, ale godzinowego. Jeśli zatem kontakt będzie nawet incydentalny, czy w miesięcznym rozrachunku pracownik w takich warunkach przepracuje choćby godzinę, to za ten czas dostanie zwiększone o 100% wynagrodzenie. Każdy, kto pracuje, teraz też tak było, będzie musiał złożyć oświadczenie, udokumentować z jakim pacjentem, w jakich datach. To będzie podstawą do zweryfikowania. My zweryfikujemy, czy rzeczywiście taka była wykonana czynność konsultacja, czy jakieś inne czynności są w wpisie historii choroby danego pacjenta i czy taki pacjent był i czy była taka konsultacja wykonana i pójdzie to do wypłaty. Środki na dodatki covidowe są do szpitali przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako dodatkowe pieniądze. Nie naruszają więc budżetów placówek. Jak poinformowała nas Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy podlaskiego NFZ, do tej pory z białostockiego oddziału na dodatki covidowe przekazano szpitalom niemal 276 milionów złotych. Ponad 97% tej kwoty trafiło do medyków. Pozostałe niespełna 7 800 tysięcy kosztowały jednorazowe dodatki dla innego niż medyczny personelu.